Uhu! Wybieram się do szkoły! Będę jeździć na plecaku! Już! Jestem gotowa! Tato! Tato! Chodźmy już do szkoły! Dobrze, już jestem! Wskakuj! Gotowa? Trzymaj się! Uhu! Ale fajnie! Uwielbiam jazdę na barana! Co za piękny dzień, prawda? Zaraz, jak tu trafiliśmy? Musiałem źle skręcić! Uwielbiam twój fryz! Kochanie, spójrz, co przyniosłam! Nowiusieńkie flamastry! Fajnie! Dzięki, mamo! Uwielbiam flamastry! O, dwa zielone! Zacznę od tego! Jestem bardzo zdolna! Powinnam coś wygrać! Teraz wszystkie kolory naraz! O, zupełnie jak tęcza! Lubię tęczę! Niebieski! Podpiszę się na czerwono! O, po co te skówki? Nie potrzebuję ich! Pozdejmuję je wszystkie! Hej, czemu ten flamaster nie działa? Mamo! Mamusiu! Popatrz, flamastry się zepsuły! Napraw je! Co? Przecież są całkiem nowe! Dopiero je kupiłam! Pokaż! Co się dzieje z tymi flamastrami? No dobrze, chodźmy! Może coś zaradzę! Popatrz, widzisz? Wszystkie się zepsuły! A, rozumiem! Pozdejmowałaś skówki! Jak nie założysz skówek, to flamastry wyschną! Widzisz? Musisz zatykać te, którymi już nie rysujesz! A, w porządku! Zakładać skówki! No dobrze, a gdzie pozostałe? Ejwa, co z nimi zrobiłaś? Tu jest jedna, a tu kolejna. Są porozrzucane po całym pokoju. Jak taki berbeć może tak bałaganić? Dobrze, że jest kochana. Muszę ją nauczyć dbać o porządek. O, taśma. Mam świetny pomysł. Do dzieła. Zacznę od długiego kawałka taśmy. Taki wystarczy. Teraz pora na flamastry. Ułożę je w rządku na taśmie. Właśnie tak. Potem zawinę skówki resztą taśmy. To na pewno zadziała. Czuję to. Dobrze, kochanie, patrz. Teraz nie zgubisz skówek. Połączyłam je razem, widzisz? Proszę. Super! Patrz, flamastry znów działają. Narysowałam fioletowy kwiatek i zielone serduszko. Och, jaka z ciebie mała artystka. Uśmiech, kochanie. Poprawię sobie włosy. Już. Zróbmy wspólne zdjęcie. Będzie ładne. Rzućmy okiem. O, jakie słodkie. O, już wiem. Mamo? To będzie świetne. Wróciłaś. Co za dzień. Ale mam zdjęcia. Mamo, nie musiałaś tyle jeździć. Mamy tę mini drukarkę. Włączę apkę w telefonie i wybiorę filtr. Potem wcisnę drukuj. Wow! Niezwykłe! To ty! Technologia potrafi zaskoczyć. Też chcę spróbować? Udało się! Są wyborne! Poczekaj, aż pokażę koleżankom. Wow! Jesteśmy piękne! Zabawmy się. Pora na zmianę wizerunku, Sofia. Spokojna głowa, wiem, co robię. Będziesz zachwycona. Pięknie wyglądasz. Hej, Sofia, obudź się. Co? O co chodzi? A! Moje włosy! Coś ty zrobiła? Nie podoba ci się? Co wy tu robicie? O! Widzisz, co mi zrobiła? Nie przejmuj się, odrosną. Posłuchaj, Cheryl. Tak nie wolno. Bardzo nieładnie. Zasmuciłaś siostrę. O, już wiem. Mam coś w sam raz. Pobaw się tym. O, dzięki. Proszę bardzo, wnusiu. Pobawię się tym. A ja się trochę zdrzemnę. Wow, jakie to fajne. Wezmę na chwilę ludzika. Włożę ciastolinę. Wszystko gotowe. Teraz nacisnę dźwignię. O, rosną mu włosy. Niesamowite.
Jaki on śmieszny. Wow, świetne. Teraz go ostrzygę. Do twarzy mu. Ten kosmyk też skrócę. Może lepiej go ogolę. Od razu lepiej. I co, łyso panu? Coś mi przyszło do głowy. Wezmę prawdziwe nożyce. Leż spokojnie, babciu. Nie! Uwielbiam płatki. Psik! Fuj, obrzydlistwo. Hej, mamo. Ale ohyda. Żałuję, że to widziałam. Ups, wybacz, mamo. Jest tylko jedno rozwiązanie. Nie ruszaj się. Wszędzie leżą okruszki. Trzeba je posprzątać. A już się martwiłam. Nie zbliżaj się. Zgłodniałam od tego sprzątania. Pycha. Przestraszyłam się. Ale mam coś takiego. Cóż, jest dość stare i chyba już nie będzie wyciągać smarków. Nie użyję tego. Dobrze, że mam coś jeszcze. Tę wielką strzykawkę. Wiesz, co robisz, prawda? Pozbędziemy się smarków w Trimiga. Fuj, jaki kleisty glut. Skąd to wszystko się bierze? Ciągnie się bez końca. Serio, to robi wrażenie. Jak się czujesz? Nieźle. W końcu mogę oddychać. Jesteś super. Dzięki, mamo. Pora na płatki. No tak, w nich są smarki. Lepiej to zostawię. Chyba wolę zjeść tosty. Spójrzmy. Gdzie schować łyżeczki? O, matko! Ile tu noży? Mam ich aż tyle? Nie do pomyślenia. A jeśli moja córeczka je weźmie? Może się nimi okropnie pokaleczyć. O, nie, nie, nie. Nie dopuszczę do tego. Muszę je zamknąć gdzieś, gdzie ich nie znajdzie. Uff, od razu lepiej. Teraz jest bezpieczna. Dobrze, posprzątajmy jej zabawki. Chwileczkę. Ten stół ma strasznie ostry kant. To jeszcze gorsze niż noże. Może uderzyć w niego nóżką. Tylko nie jej piękne kolanka. Nie chcę, żeby płakała przez ten stół. Ojej, co to, to nie? Po moim trupie. Mój dom to nie miejsce na narzędzia tortur. No, zabezpieczyłam kanty poduszkami. Już nikomu nie grożą. Córci nic nie będzie. Jeszcze drzwi na klucz i cyk. O! Zaraz, gniazdka! Mam w domu gniazdka! O nie, co ona robi? Coś jej się stanie? Nie, 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 nie. Moja biedna córeczka, nie ruszaj się. Nie wolno nic wkładać do gniazdka. Och, jak ty wyglądasz, cała umorusana. Zaraz cię wyczyszczę. Och, co ja mam z tobą zrobić? Zaraz, zaraz. Pokrywka od chusteczek? To jest to! Tak, chyba znalazłam rozwiązanie. Muszę ją tylko nieznacznie zmodyfikować. Proszę, wystarczy ją zdjąć i okleić nią gniazdko. Teraz to tylko ozdoba ścienna. Na pewno nie włoży palców do kontaktu. Dobrze, bądź grzeczna, dopóki mama nie wróci. Chwileczkę. A żelazko? Jak nic, spóźnię się do pracy. O, słyszałam o tym kanale. Wow, to bardzo ciekawe. O, coś się dzieje. Co za ulga? O, co ja wczoraj jadłam? Chyba skończyłam. Tym razem lepiej spłuczę. A? Nic się nie dzieje. Niech spływa czym prędzej. Chyba mamy zepsuty sedes. Niedobrze. Muszę zamówić nowy. Na szczęście mogę to zrobić na tym magicznym tablecie. Co my tu mamy? Nie. Aha. To jest to. O, jak szybko. Już idę. Mam dla pani paczkę. To na pewno dla mnie bardzo mała. Chyba wkradł się jakiś błąd. O, nie tak szybko. To do pani, naprawdę. Dziwna sprawa. A gdzie reszta? Coś tu nie gra. Nie czekałam na coś tak małego. Ach, wolne żarty. To mój nowy sedes? Nie załatwi się do niego. Coś podobnego. To niemożliwe. Ktoś sobie za mnie zakpił. A? O, nie ma już chipsów. A tak mi smakowały. To irytujące. Ciekawe, czym babcia się tak denerwuje.
Wow, bardzo fajne. Czuję się jak olbrzym, a w środku są słodycze. Tego mi właśnie trzeba. Pyszny lizaczek. Smakuje jak marzenie. A to nie wszystko. Kiedy podniosę deskę klozetową, w środku jest słodki proszek. Zanurzę w nim lizaka. Wow, coś pięknego. I smakuje genialnie. Gdzie to pudełko? A, David, to ohydne. Ta dzisiejsza młodzież, nie zrozumiem ich. Skoro wyjadasz z sedesu, lepiej wyszoruj ząbki. Nieważne. I żyli długo i szczęśliwie. Słodkich snów, synku. Jaki kochany. Muszę być cicho. Co to za hałas? Mamo? Halo? Po co mi nóż? Jestem w niebie. Więcej. O-o. Mogę to wytłumaczyć. Mamo, znów to samo. Przyda ci się to. Odkręćcie butelkę od dozownika. Napełnijcie ją Nutellą. Tyle wystarczy. Zamontujcie butelkę na dozowniku. Mamo, ślinisz się. Odwróćcie dozownik i połóżcie kromkę chleba. Teraz naciśnijcie. Oto przekąska bez bałaganu. Leci samolocik. Nie wygłupiaj się. Sorki, mamo. Co za pyszności. Myślę, że jesteś uzależniona, mamo. Piasek jest fajny. Hej, musisz to obrócić. Staram się. Nie mogę rozłożyć. Teraz jest dobrze. Chyba potrzebują pomocy. Weźcie to. To takie proste. Wow! Tada! Patrz. Co to za czarna magia? Chodźmy. Jakie mięciutkie. I wygodne. Przesuńcie się. Teraz możemy zacząć wakacje. Muszę dokończyć raport. Ciągnie się w nieskończoność. A, cześć, Kevin. Cześć, Cheryl. Patrz, kogo tu mam. Szperała w szufladzie z ciasteczkami. Cześć, mamusiu. Pójdę dokupić ciasteczek. Na razie. Co to, mamo? Wygląda ciekawie. Czuję się jak dorosła. Muszę do kogoś zadzwonić. Zostań tutaj. Dobrze, mamo. Halo? Tak, proszę mi natychmiast przysłać dokumenty. Tak, teraz. Mam je uwzględnić w raporcie. Jak to nie macie? Proszę, kochanie. Nie, mówiłam do córki. Oj, chciałam się pobawić laptopem. Narysuj dla mamy coś ładnego. Nie, to też do córki. Rysowanie jest nudne. To o wiele ciekawsze. Pomogę mamusi w pracy. Proszę mi je dostarczyć w ciągu godziny. Essie, co ty tam robisz? Nie dotykaj laptopa. O co cię prosiłam, to nie zabawka. Nigdy mi na nic nie pozwalasz. Siedź tu grzecznie, rozumiesz? Nieważne, jestem wolna. Pójdę dokąd chcę. Kevin przekazał dane od sprzedaży? Właśnie mam je przed oczami. Puszczaj, to moje. Cheryl, Essie zabrała mi laptopa i nie chce oddać. Ech, co za okropny dzień. Zaraz odzwonię. Essie, oddaj Kevinowi jego laptopa. Dobrze, ale to on zaczął. Proszę bardzo, i Kevin, nie bądź takim konfidentem. Co? Właśnie dostałem nagane? Później porozmawiamy. A co do ciebie, młoda damo? Przepraszam, mamusiu. Obiecuję, że będę grzeczna. Nie umiem się na ciebie gniewać. Nie zabieraj Kevinowi laptopa. Chwileczkę, chyba mam pomysł. Wezmę kawałek tektury, to chyba właściwa wielkość, przykleję na wierzchu srebrny papier. Samą tekturę złożyłam na pół. Odwrócę, żeby leżała pionowo, wydrukowałam swój ulubiony kanał na YouTube. Przykleję go na górze, a na dole będzie klawiatura. Na niej kładziemy folię bąbelkową. Teraz Essie ma laptopa. Nie oprę się, muszę dotknąć. Lepiej weź to. Wow, dzięki, mamo. Może teraz trochę popracuję. To jest świetne, wyślę wiadomość do Kevina. O, jaka słodka. Tworzą zgrany zespół. Dostanę za to jakąś premię? Kevin, nie płacę ci za gadanie, gdzie moje kakao? O, no dobra. Proszę bardzo, tak jak lubisz. O, muszę się napić. Miałam stresujący dzień. Wow, Essie jest bardzo surowa. Kevin, folder ze słodyczami. Już podaję, a teraz pobiegnę po lunch. Wow.
Rysowanie jest ekstra. Bip, bip. Hej, przestań. No co, ja tylko jadę tu autkiem. Brum, brum. Popsułeś. Idę powiedzieć tacie. O nie, będą kłopoty. Jak tam dzieciaczki? Ach, jak zwykle wasz staruszek musi trzymać rękę na pulsie. Na szczęście mam tu taką koszulkę. Od razu lepiej, co? Teraz możecie się bawić w zgodzie. To twoja wina. Chcesz pojeździć moim autkiem? Zobacz, jak fajnie. Brum. To najwspanialsze urodziny, jakie miałam. A teraz prezent ode mnie. Wszystkiego najlepszego. O, wow, dla mnie? Jak miło. Spodoba ci się. Jest okropne. W dziesiątkę, ale cię przestraszyłem. Dlaczego to zrobiłeś? Hej, wracaj. Zabierz to ode mnie. Ale to twój prezent. Zostaw mnie. Jest taki milusi, zobacz. Odczep się, nie znoszę pająków. Nawet nie podchodź. Ten balon podsunął mi pewną myśl. Patrz to. Co ty wyprawiasz? Niezłe, co? Dawaj resztę. Moje balony! Psujesz mi urodziny! Tato! Ups, chyba pora stąd zmykać. On jest wstrętny! Kochanie, wszystko w porządku? Co się stało? Powiedz tatusiowi. Chris przebił moje balony. Już wiem. Trzymaj. Nie, tatusiu, ja chcę balony. Tak, to było głupie. A co powiesz na to? Nie chcę tego. I co teraz? Chyba mam pomysł. To powinno zadziałać. Wytnijcie małą dziurkę w balonie, a następnie włóżcie do niego drugi balon. Teraz przytknijcie lejek i wsypcie do środka brokat lub konfetti. Gwiazdeczki. Pozostało już tylko napełnić balon wodą. Dobrze, że mamy ten lejek. Kiedy to zrobicie, zawiążcie wokół szyjki kokardkę. I można ściskać. Skarbie, tatuś coś dla ciebie ma. Co to jest? Jakie super! Uwielbiam to, tatku! Dzięki! Proszę, moja kochana! Super, to tam na ratunek! A teraz, gdzie jest Chris? Ja też taki chcę! Apetyczny zapach! Dobrze się bawisz? Jestem kucharką, mamo! Gotuję obiad! Dodam więcej składników! Och, nie znoszę prasować. Okropna nuda. Sherry, co ty robisz? Mówiłam, że gotuję. Marnujesz moje kosmetyki. O, już wiem. To wyjątkowy przypadek. Aha, tego mi trzeba. To załatwi sprawę. Gotowanie jest łatwe. Mam coś dla ciebie. Co za bałagan? Muszę posprzątać. Co? Proszę. Wow! Dzięki, mamo. Odczepię mu ogon. Jakie fajne małe kuleczki. Nałożę to na krawędź pojemnika i zacznę pompować. Patrz, mamo. Teraz nasypię tu brokatu. Jaki ładny. Co teraz? Jaki mięciusi. Do środka. Popit też się zmieści. Co jeszcze? Więcej brokatu. Jaki kolorowy. O, masa plastyczna. Wrzucam. Ostrożnie. Super zabawa. Teraz przykrywka. Wow, ekstra. Patrz, mamo. Bardzo ładnie, kochanie. Sherry, nie rób tego. Zrobię kolejny balonik. Nie.
słodycze się skończyły. Zaraz uzupełnię. I lepiej ukryję je przed Ashley. Ta półka nada się idealnie. Tutaj ich nie znajdzie. Tak jej się tylko zdaje. Mama poszła. Wkraczam do akcji. Nie mogę dosięgnąć. Przydałoby się wsparcie. Już wiem. Stanę na tym taburecie. Jeszcze troszkę. Mam. O nie. Wow. Nie. Auć. Ale przynajmniej mam słodycze. Warto było. A co to ma znaczyć? O, cześć, mamo. Zawiodłam się, Ashley? Muszę się bardziej postarać. Gdzie by je schować? Przecież Ashley nie znosi warzyw. Mam pomysł. Opróżnię tę paczkę z warzywami i wypełnię ją słodyczami. Tu nigdy nie spojrzy. Soczysty pomidorek. Idealny na sałatkę. No, co tam, Ashley? O, puste! Gdzie słodycze? A co powiesz na pyszną marchewkę? Żartujesz? Oblecha! Nie, to nie. Chyba zasłużyłam na czekoladkę. Pychota. A, i to idzie do piekarnika. Hej, mamciu! Witaj, skarbie. Właśnie piekę pyszne babeczki. Ojej, jaki śliczny obrazek. To ryba. Patrz, jak pływa. Pięknie, kochana. O nie, nie. Spójrz na swoje ręce. Oj, mamo, chociaż jedno. Zresztą nie muszę nawet używać rąk. Powiedziała mnie. Ale ja chcę babeczkę. Dość tego, młoda damo. Idziesz ze mną. Zaraz wyczyścimy te brudne ręce. Nie, ja chcę babeczkę. Dość. Masz myć ręce. To niesprawiedliwe. Oby te babeczki były tego warte. Zadowolona? Przecież myję ręce. Tak jak chciałaś. I mydełko. To nie jest zabawne, Ashley. Ale ja tylko zmywam farbę z rąk. Mogę tak cały dzień. A ja poczekam tu cały dzień. Czyżby? Tada! Gotowe? Nie, tak nie może być. Tylko spokojnie. Oddychaj. Co tu zrobić? Zaraz. Już wiem, co zrobię. Zaczniemy od silikonowej foremki. Teraz włożę do niej niewielkie zabawki. Następnie zaleję ją bazą mydlaną. Po sam szczyt. Trzeba całkowicie przykryć zabawki płynem. Każdy z segmentów osobno i zostawić do wyschnięcia. Teraz można wyjąć gotowe formy. Ładne, prawda? Ashley, chcesz nową zabawkę? Wystarczy, że będziesz regularnie myć ręce. O, wow! Pewnie, że chcę! No i to rozumiem. Prawie gotowe, mamusiu. Patrz, czyste rączki. Świetnie. Chodźmy po babeczki. Naprawdę? Jej! Dobrze, że mam pewną rękę. Łaskoczę. Nie mam włosów w nosie. Musisz mi pomóc. Usiądź tu. Mam kołtun na głowie. Nie żartujesz. Da się rozczesać? O, mam pomysł. Użyję tego. Wrócę kiedy indziej. Siadaj. Wiem, co robię. Serio? Nie dotykaj mnie tym. Dobrze. Może tradycyjną metodą? Coś ty zrobiła? Moje piękne włosy! Nie, łapy precz! Nie obcinaj mi włosów! Nie histeryzuj! Mam coś świetnego! Zaufaj mi! O, no dobrze! Niech ci będzie! Haczykiem przeciągnę kosmyk przez otwór. W ten sposób. O! Teraz uruchomię i przesunę wzdłuż kosmyka. Maszyna zrobi warkoczyk.
Teraz z drugiej strony. To łatwe i szybkie. Skończyłam. Wow, jak ładnie. Super, dziękuję ci. Nie dziękuj, to zasługa maszynki. Ha? Co to za przystojniak? Siema, mała. Ekstra, mój ulubiony popit. Uwielbiam motylki. O, Rety, jaki z niej cudowny mały aniołaczek. O, cześć. Dawno cię nie widziałam. Jak się masz? Chodźmy na spacerek. Tak, świetnie ci idzie. Przejdziemy razem cały świat? O, popatrz, laleczko. Basen. Uwielbiam pływać. Wow, chce ci się pić? No to się napij. Proszę, smakuje ci? Dobra woda? O nie, gdzie ona jest? O, poszła się bawić. Sporo urosła od naszego ostatniego spotkania. Laleczko, ta zabawa mnie nudzi. O, popatrz na to. Tam leży jakaś piłka. O, jaka ona fajna. Podoba mi się. Pomarańczowo-niebieska. Hej, wracaj, piłeczko. Nie uciekaj ode mnie. Chcę się pobawić. O, piłeczko, spójrz na to wysokie drzewo. Sięga do samego nieba. Najfajniejsze drzewo na świecie. Drzewko, drzewko. Zakład, że cię przewrócę? Żartuję. Nie mogę się oderwać od tej książki. Ha? Zaraz, gdzie ona poszła? Gdzie jest? Nie, 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 zgubiła się. Nigdzie jej nie widzę. To jej lalka. Wszędzie ją ze sobą zabiera. Gdzie ona jest? Przepraszam, halo, widziały panie małą dziewczynkę? To jej zdjęcie. Jest prześliczna. O, przykro nam. Nigdzie jej nie widziałyśmy. Dokąd mogła pójść? O, ktoś dzwoni, halo? Tak, tak, matko, dziękuję bardzo. Och, gdzie ona jest? Och, mój aniołek, moje kochanie. Mamusia wszędzie cię szukała. Cześć, mamo. Dziękuję bardzo. Skąd pani zna mój numer? Zobaczyłam go na bransoletce, więc zadzwoniłam. Matko, całkowicie o niej zapomniałam. Wzięłam żyłkę i koraliki. Serduszka dla ozdoby, a potem mój numer. Na koniec jej imię i więcej serduszek. Dziękuję za odprowadzenie, Eni. Miłego dnia. Pożegnaj się z panią, Eni. Tort już prawie gotowy. Brakuje tylko posypki. Jaki apetyczny. Mama nie ma pojęcia, że tu jestem. Tort będzie mój. Chętnie go skosztuję, ale muszę poczekać do jutra. Pora spać. Poszła już? Droga wolna. Warto było chować się przez 5 godzin. Czas na torcik. O, jaki piękny. Chyba się zakochałam. Jest przewspaniały. Muszę się opamiętać. Spróbuję mały kawałek. Wow, mama świetnie piecze. Dobre maniery idą w odstawkę. Ale dobre. Jesteś mój. To będzie prawdziwa uczta. Do ataku. Miam, 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 miam. Coś cudownego. Nie żałuję ani kęsa. O, ostatni kawałek. Ach, solidnie wypoczęłam. Ejwa, czy to mój tort? To nie to, co myślisz. Muszę lecieć. Nie do wiary. Zawsze to samo. Zaraz, czy to pająk? Fuj, ale nasunął mi pewien pomysł. Postawię miskę pysznych słodyczy w lodówce. Ktoś coś mówi o słodyczach? O, muszę je zdobyć. Oby nikt ich nie zjadł. Teraz mam szansę. Mama nigdy nie zgadnie, że to ja. Na pewno się uda. Co? Pająki? Są wszędzie. Wiedziałam, że to zda egzamin. A, zapomniałam o pająkach. Masz nauczkę, Ejwa. Ekscytujące. Ile tu zwierzątek? O, popatrz na to. Mały, puchaty króliczek. Jaki słodki. Jest prześliczny. Ejwa, trzymaj się mnie. Ale mamo, króliczek. Wow, uwielbiam tego króliczka. To najsłodsze stworzonko na świecie. Ciekawe, co teraz robi. Chciałabym mieć króliczka. Ejwa, co się stało? Patrz. O, jest tu uroczy. Chcę króliczka, mamo. Proszę.
się! Będę go karmić marchewkami! Porozmawiamy później. Czemu? Spójrz na niego, mamo! Ejwa, przestań! Mam lepszy pomysł. Posmaruję klejem środkowy palec tej rękawicy. Potem zegnę palec i przycisnę. Teraz odwrócę rękawicę. Znów potrzebuję kleju. Dodam niewielką ilość na małym palcu i kciuku. Je też pozginam. Teraz wezmę flamaster. Dorysuję oczka. Potem wąsiki. I pyszczek. Ta puchowa kulka będzie świetnym noskiem. Teraz papierowy kubeczek i słomka. Zrobię niewielką dziurkę w kubeczku i wetknę w nią słomkę. Potem nałożę rękawiczkę na kubeczek. Powinna się dobrze trzymać. Na koniec delikatnie wetknę rękawicę do środka. Patrz, co tu mam, Ejwa. Kiedy dmucham w słomkę, pojawia się króliczek. Gdzie on jest? A tutaj. Fajne, prawda? Dla ciebie też zrobiłam. Naprawdę, mamo? Genialne! Wychodź, króliczku! Wow! Mogę się tym bawić całe dnie! Kto szybciej sprawi, żeby króliczek wyszedł? Wygrałam! Dzięki, mamo! To jest super! Proszę bardzo, oto zdrowiutka przekąska. Nie, nie zjem tego! Ohyda, wolę burgera! O matko, nie zgadzam się. Musisz zjeść owoce. Proszę, chociaż spróbuj, posmakuje ci. Nie ma mowy, chcę burgera! A może jednak spróbujesz? Patrz, pyszne jabłuszko. Proszę bardzo, otwórz buzię i ugryź. No weź, przecież lubisz jabłka. To twoje ulubione owoce. A może ten pyszny batonik? Proszę bardzo. Wow, kocham słodycze. Tak, daj. Jest coraz bliżej. Nie, nie chcę jabłka. Dobrze, może inaczej. Kogo my tu mamy, Eni? Tak jest, pan Misiowski cię odwiedził. Proszę bardzo, uściskaj go mocno. Doskonale, zajęła się miśkiem. Teraz przemycę owoce. Co? Nie, nie chcę. Precz z jabłkami. Ech, moja cierpliwość zaczyna się kończyć. Muszę coś wymyślić. Mówi, że chce burgera. Już wiem, tym razem mnie nie przechytrzy. Zrobię jej burgera z owoców. Jabłko będzie bułką, a kiwi sałatą. Plaster brzoskwini mięsem. A banan i truskawka dodatkami. Nawet zrobię jabłkowe frytki. A co? Kochanie, przygotowałam burgera. Tak jak chciałaś. Wow, cały dla mnie. I jeszcze frytki do tego. To moja ulubiona potrawa. Uhu, jedzonko. Mniam, najlepszy burger na świecie. Zuch, dziewczynka. Zaśniesz już, kochanie? Otulę cię kołderką. Dobrze, pora spać. Odłożę te zabawki. Dzięki, mamo. A to co? Czy ktoś tam jest? O nie, niemożliwe. Czy to potwór? Nie odchodź! Co ty robisz? Już dobrze, nie trzeba się bać ciemności. Czekaj, trzeba tu posprzątać. Ta taśma mi się przyda. Chyba wiem, co zrobić. Wezmę się do pracy. Połóż rolkę taśmy klejącej. Przyklej dwa paski taśmy na wierzchu. W ten sposób. A teraz pomaluj ją dokładnie flamastrami. Użyj wielu kolorów, co pewien czas je zmieniając. Powstanie tęcza. Położę tu telefon z włączoną latarką. Wow, to lampka nocna! Teraz potwór mnie nie dopadnie. Dobranoc, mamusiu. Ja też się zmęczyłam. Sen dobrze robi na urodę. Ach, jak przyjemnie. Zaraz, co to za hałas? Precz! Ja też potrzebuję lampki. Teraz mogę smacznie spać. To będzie świetne! Uwielbiam basen! Mamusiu, chcę popływać! Oczywiście, córeczko. Najpierw założę ci rękawki. O, gdzie one są? Myślałam, że je wzięłam. Oliwio, stań w tamtym miejscu. Po co? A może dam jej wiosło? Lepiej nie. Czy tę, która pływa?
To kiepski pomysł. Mamusiu? Odpada. Niech pomyślę. O, chyba wiem. Nie ruszaj się. Weź koło ratunkowe. Droga pani, to moje. Proszę sobie kupić. Staram się. Dobrze, że znalazłam makaron. Zaraz, wykorzystam go. Odetnij kawałek makaronu. Pokrój nożem na krążki. Zrób to z całym odcinkiem. Użyj różnych kolorów. Teraz weź trytytkę. Przewlecz ją przez dziurki w dwóch krążkach. A potem zaciśnij. Opaska połączy krążki. Odetnij wystający plastik. Teraz możesz popływać. Jakie to modne! Mamusiu, patrz! Bomba! Spójrz, ja pływam! Coś cudownego! Świetnie ci idzie, słoneczko. A ja mogę się odprężyć. Hej, ale fajne! Ja też chcę kapok! Połóż duży popyt na płaskiej powierzchni i wsyp do wnęk cukier, tworząc cyfrę 5. Tylko rób to ostrożnie. Teraz go rozpuść. Niech wystygnie. Nie otwieraj! Wszystkiego najlepszego, kochanie! Ale super! Zaraz je spróbuję. Dobra, chyba wszystko gotowe. Zaczynamy? Nie ma co czekać! Speedy, przekonamy się, kto jest szybszy. Nie masz szans. Gotowi? Do startu? Start! Ale łatwizna! Spróbuj mnie dogonić! No dalej, ruchy! Kręci mi się w głowie! Wow! Auć! Speedy? O nie, zaraz przegram! Wszystko w porządku, kochanie? Starłam sobie kolano! Mamusia zaraz pomoże. Przykleimy plasterek. Piecze! Nie podoba mi się! Jest nudny! I co ja mam to poradzić? O, już wiem. Chodź, Speedy. Co powiedziałeś? To wspaniały pomysł. Oto jak upiększyć plastry. Narysujcie na nim coś wesołego. Może to być wasza ulubiona postać lub zwierzak. A następnie pomalujcie farbkami. Ładne, prawda? Ten malec wygląda znajomo. Spójrz, co mam. Spróbujmy jeszcze raz. I jak, kochanie? Wow! Jest super, mamo! To już chyba wszystkie moje siniaki i zadrapania. Powinnaś bardziej na siebie uważać. A wyścigi lepiej zostaw Speedy'emu. O, zabawmy się. Pora na zmianę wizerunku, Sofia. Spokojna głowa, wiem, co robię. Będziesz zachwycona. Pięknie wyglądasz. Hej, Sofia, obudź się. Co? O co chodzi? A! Moje włosy! Coś ty zrobiła? Nie podoba ci się? Co wy tu robicie? O! Widzisz, co mi zrobiła? Nie przejmuj się, odrosną. Posłuchaj, Cheryl. Tak nie wolno. Bardzo nieładnie. Zasmuciłaś siostrę. O, już wiem. Mam coś w zamraz. Pobaw się tym. O, dzięki. Proszę bardzo, Wnusiu. Pobawię się tym. A ja się trochę zdrzemnę. Wow, jakie to fajne. Wezmę na chwilę ludzika. Włożę ciastolinę. Wszystko gotowe. Teraz nacisnę dźwignię. O, rosną mu włosy. Niesamowite. Jaki on śmieszny. Wow, świetne. Teraz go ostrzygę. Do twarzy mu. Ten kosmyk też skrócę. Może lepiej go ogolę. Od razu lepiej. I co, łyso panu? Coś mi przyszło do głowy. Wezmę prawdziwe nożyce. Leż spokojnie, babciu. Nie! Apetyczny zapach. Dobrze się bawisz? Jestem kucharką, mamo. Gotuję obiad. Dodam więcej składników. Och, nie znoszę prasować.
Okropna nuda. Sherry, co ty robisz? Mówiłam, że gotuję. Marnujesz moje kosmetyki. O, już wiem. To wyjątkowy przypadek. Aha, tego mi trzeba. To załatwi sprawę. Gotowanie jest łatwe. Mam coś dla ciebie. Co za bałagan. Muszę posprzątać. Co? Proszę. Wow! Dzięki, mamo. Odczepię mu ogon. Jakie fajne małe kuleczki. Nałożę to na krawędź pojemnika i zacznę pompować. Patrz, mamo! Teraz nasypię tu brokatu. Jaki ładny! Co teraz? Jaki mięciusi! Do środka! Popit też się zmieści. Co jeszcze? Więcej brokatu! Jaki kolorowy! O! Masa plastyczna! Wrzucam! Ostrożnie! Super zabawa! Teraz przykrywka! Wow! Ekstra! Patrz, mamo! Bardzo ładnie, kochanie! Sherry, nie rób tego! Zrobię kolejny balonik! Nie! Brum! Brum! Sprawdźmy, spakowałam wszystkie zabawki. Jeszcze czapka i książka. I chusteczki nawilżane, tak na wszelki. Och, plecak jest pełny. No dalej, właś. Wiem, że się zmieścisz. Super. I co teraz? Czym on się tak bawi? Haha, hej, mamo, to moje! Super. Wyjmę zabawkę z kapsułki i włożę do środka kilka chusteczek. Pojemnik jest mały, ale parę się upchnie. No i proszę, tyle wystarczy. Teraz zajmują znacznie mniej miejsca. Hej, mamo, popatrz jak umiem. Chipsowa twarz. Jakiś ty sprytny. Super. Poczekaj chwilkę. Wyjmę chusteczki. To jeden z moich najlepszych pomysłów. No proszę, mamusia wytrze ci buźkę. Już, jaki czyściutki, tak jak mama lubi. Ach, co za przyjemny dzionek. O, Rety, kochanie, patrz, kaczki. Mamo, przez ciebie się oblałem. O, Rety, nic się nie martw, pomogę. Widzisz, wciąż mam chusteczki, proszę. Wszystko wchłonęła. Znów masz czystą koszulkę. Może lepiej zjedz jabłko zamiast tej coli. Brum! Pipi! Uwaga! Jadę! Z drogi! Dopadł cię dinowóz! Ra! Kochanie, co tam robisz? Kochanie! Synku, mówię do ciebie! O, matko! Masz całkiem brudne rączki! Na szczęście mam jeszcze parę chusteczek! Chodź, wyczyszczę ci łapki! To trochę potrwa! No i proszę, znów są czyściutkie! Super! Dzięki, mamo! Jesteś najlepsza! Halo? Chwileczkę. Mamusia ma teraz spotkanie. Bądź cichutko. Dobrze. O, jakie to fajne! Juhu! Co to? Ha! Aha, racja! Przepraszam, o czym mówiłam? O prognozie sprzedaży na przeszły miesiąc. Jest optymistyczna. Ja... to latający but? Mamo, mamo! Co to za śmieszny pan? Olivia, o co cię prosiłam? Jakie to denerwujące. Chyba wiem, co zrobię. Przyklej kawałek taśmy w poprzek hula hop i drugi pionowo. Dodawaj paski taśmy, aż powstanie coś takiego. Olivia, mam coś dla ciebie. Spójrz, to fajna gra. Na pewno ją zajmie. Spróbujmy jeszcze raz. Na czym stanęłam? Udało się! Jestem w tym najlepsza! Nie ma to jak relaksujące popołudnie przy herbatce. W końcu można odetchnąć. Jaka pyszna babeczka.
A, orzeźwiające. Wow, jak tu fajnie, mamo. To prawdziwy kwiatek? A gdzie kelner? Dzień dobry. Co podać? Poproszę sałatkę. I ziemniaczki dla córki. Tylko szybko. Świetny wybór. Zaraz przyniosę potrawy. Pamiętaj o serwetce, słonko. Maniery to podstawa. Jestem głodna. Nie mogę się doczekać jedzenia. Cierpliwości, kochanie. Chłoń tę miłą atmosferę. Nie chciałbym być nigdzie indziej, skarbie. Mogłabym to jeść codziennie. O, nasze jedzenie. Nareszcie. Szef upichcił istną poetycką finezję dla kubków smakowych. Kulinarne arcydzieło. Voilà. Oby panią smakowało. Bon appétit. Dziękuję. Może pan odejść. Wygląda apetycznie. Mam grudowate ziemniaki. Skarbie, muszę cię o coś spytać. Czy to ziemniaki? Na to wygląda. Skąd on się wziął? Co tu się dzieje? Miło wyjść na miasto, a? Ups, wybacz, mamo, celowałam w kelnera. Nigdy mnie tak nie upokorzono. Moja piękna fryzura. Miłe popołudnie, szlak jasny trafił. Wynoszę się stąd. No, to pojedzone. A, to przeze mnie? Essie, nie mogę cię nigdzie zabrać. Tak mi wstyd. Przepraszam, że przeszkadzam. Pozwoliłem sobie zamówić dla pani danie dnia. Jest bardzo smaczne. Rzucę okiem. Tego właśnie mi trzeba. To bardzo pomoże w czasie posiłku. Wow, widziałaś to? Otwórz buzię, Essie. Wow, przepyszne, cudowne. O wiele lepsze od grudowatych ziemniaków. Chcę więcej. Może jednak uda mi się zjeść w spokoju. Kochanie, spójrz, może też to zamówimy. Kelner. Słucham? My też poprosimy taką buteleczkę. Za chwilę podam, proszę bardzo. Wow, spójrz tylko. Leci samolocik. To dopiero była drzemka. Jak wyglądam? Bywało lepiej. Okej, co najpierw? Aha, umyję zęby. Pozbędę się nieświeżego oddechu. To dość trudne. Czemu wszystko jest niewyraźne? Nic z tego nie będzie. Byłam pewna, że mam okulary na nosie. Gdzie one są? Na pewno gdzieś tu leżą. Co złego się może wydarzyć? To tylko pasta. Ostrożnie. Prawie. Chyba się udało. Babciu, co ty robisz? Potrzebujesz pomocy? Wszędzie pełno pasty. Wiesz, że wyciska się ją na szczoteczkę, prawda? Stój. Mam coś, co ci się przyda. To rozwiąże twoje problemy. Daj mi to. Tu się wkłada pastę. A teraz trzeba przykręcić. I już. Można używać. Przyciśnij dźwignię szczoteczką, a maszyna wyciśnie idealną ilość pasty. Bez bałaganienia. Wow, naprawdę żyjemy w przyszłości. Zaraz. To moje okulary? Skąd one się tam wzięły? Od razu lepiej. Ale bym sobie narobiła wstydu. A teraz wyszoruję zęby. Ta, nie przeszkadzaj sobie. Ale giętka rurka! Zrobiłam kółeczko! O, a to co? Lizak! Super! Mam szczęście! Haps! Oddawaj! Nie, jest mój! Ja go znalazłam! Prawie! Ach, i patrz, co narobiłaś! Moje, weź go sobie! Cały brudny! Mój lizaczek! To twoja wina! Co się stało? Ewa pobrudziła mojego lizaka! I oto tyle płaczu? To wszystko jej wina! Zaraz coś wymyślę. To się przyda. Mam coś dla ciebie. Co? Pudełeczko na lizaka. Już się nie pobrudzi. I dla Ewy mam takie samo. Wow, ale fajne. Zachowam sobie na później. O, działa! Ashley, patrz! Już się nie brudzi od podłogi. Wiem, świetny pomysł.
Cieszę się, że tak myślicie. Ta gra jest super! Co jest? Czemu się wyłączyła? Bateria padła? No nie! Mamo, pomóż! Co się stało, kochanie? Telefon się rozładował! Ale ja nie mam ładowarki! Czemu zawsze mnie to spotyka? Och, uspokój się, skarbie! Już dobrze! Może mam tu ze sobą coś dobrego? Cukiereczka? Picha! Masz jeszcze? Och, to był ostatni. To niesprawiedliwe! Patrz, co mam! Nie jestem kotem, mamo! Czemu zawsze ja? Co by tu? Może to poprawi ci humor? Kasa? Zrobię samolocik! Ashley! To były moje ostatnie pieniądze! No i co z tego? Trzymaj! Co jest z tym nie tak? Ashley, przestań! O, a co to? Ashley, proszę! No dalej, działaj! O, ale fajne! Pacjentka gotowa! Co to było? Narysuję obrazek! O rany, jaki wstyd! Chwila! To mi podsunęło pewien pomysł. Połóżcie telefon na płaskiej powierzchni i nałóżcie na niego kolorową karteczkę. Teraz przyklejcie kawałek folii na górę. Wypełnijcie ją klejem. I roznieście. Teraz dodajcie coś, co zatrzyma klej. Wasz kieszonkowy szkicownik gotowy. Idealny na nudę. O, jak fajnie! Daj zobaczyć! Chcesz spróbować? Racja! Ale ekstra! Wow! Świetne! Dzięki, mamo! Nareszcie chwila spokoju. Uhu! Koniec szkoły! To już niepotrzebne! Zagrajmy w coś! To ci się spodoba! Dawaj, dawaj, dawaj! Dasz radę! Ale to było dobre! Teraz zawijasz włosy. A, rozumiem. Tata! O nie! Hej, dziewczęta! Wróciłem! Co robicie? Znacie zasady? Powinnyście się uczyć? O! To wina Sofii! Co? Zawiodłem się na was! Zabieram to! Oddaj to! Nie! Nie rób tego! Nigdy! Skąd macie tyle siły? Mam to! To niesprawiedliwe! Nieważne! W tym domu się uczymy! Co za hańba! Nikogo nie ma! Dobrze, że mamy zapasowy! A ja mam plan! Przykleimy to do oparcia krzesła! O, uwielbiam ten film! Niemożliwe! Ale heca? Słyszałaś? To tata, szybko! Weź książkę, udawaj, że czytasz! Dziewczęta? To bardzo ciekawe! Moje córeczki! Mówiłem, że nauka to przyjemność! Poszedł! Na czym skończyłyśmy? No tak! Ha! To jest świetne! No dalej! Nie, nie, nie! Zastałam kogoś? Ktoś pukał do drzwi? Tato! Proszę otworzyć! Tato! Ktoś coś mówił? Pewnie mi się przesłyszało. No cóż, wracam do książki. Hej, wiem, że tam jesteście. Ej, no weźcie! Dobrze, otworzę. Nie spieszyłaś się. Nieważne. Dzień dobry. Mam dla ciebie świetną okazję. Rewolucyjną patelnię. Nie, dziękuję. A może ten cudowny odkurzacz? Dzięki niemu w domu nie zostanie ani ziarnko kurzu? Nie. Okej, lubię wyzwania. Wow, urządzenie do mycia. Będziesz mieć czysty nos i uszy. Proszę spróbować. Wow, dzięki. Bardzo fajne. Świetnie, a teraz należność. Dobrze, proszę bardzo. Hm?
jakiś żart? Hej, proszę nie zamykać! Muszę to wypróbować. Oby działało. Włączam. Łaskocze! Wspaniałe! Zaraz! Mam pomysł! Chodź tu, tato! O co chodzi? Nie ruszaj się! Co ty robisz? Zaufaj mi! To masz w uchu! Fuj! Ohyda! To prawdziwe zdjęcia? Niedobrze! Muszę iść! Ha! Niezłe jaja! Wygląda genialnie! I pachnie równie dobrze! Ui! Patrz na to! One latają! Ach, ta wyobraźnia! Jedzenie prawie gotowe! Proszę, skarbie, specjalność papy! Uah, co to jest? Owsianka! Zjedz, a będziesz silną dziewczynką! No, przynajmniej się starał! Nie będę tego jeść, ale mam pewien pomysł! Chodź, piesku! Głodny? Czy mi się wydawało, czy... Nie, to tylko w mojej głowie. Masz, smacznego. Teraz mogę się znowu bawić. Ale mi wyszła owsianka. Co to? Gdzie jej miska? Chyba powoli wariuje. Nie mogę pozwolić, by chodziła głodna. Gdzie twoja miska? Nie wiem, o czym mówisz. No dobrze, proszę, masz. Ja muszę się położyć. Kolejna owsianka? Mam nadzieję, że małemu smakuje. Dokładka. Ale to sprytne. Ups. Przepraszam, tatku. No wiesz co? Przeprosiłam. Chyba wiem, jak tu zaradzić. Zabieram to. I to też. Moje zabawki. Może się w końcu nauczysz. Jestem geniuszem. Te przyssawki powinny pomóc. Pyszna, ciepła owsianka. Zacznijmy od nowa. I proszę wszystko ładnie zjeść. Ta miska się stąd nie rusza. Dziękuję. Czemu nie mogę jej podnieść? No dalej. Wszystko ma być zjedzone. To nie fair. Przyda ci się. Leci samolot. Dobry trening. Muszę się nawodnić. A to co? Ale fajne. Jaki zadowolony. Brakuły jeszcze bardziej, poprawią mu humor. Cześć, Chris. Chcesz trochę warzywek zamiast frytek? Serio? Pycha. Nie, dzięki, nie ma mowy. W porządku. Dobra, wracamy do gry. Chociaż mały kęsik. Nie jestem królikiem. Będzie więcej dla mnie. Jest! Rekord! Mamo! Pyszne i chrupiące. Czyli tak jak frytki. Nie wiesz, co tracisz. Marchewki nie odmówi. Wszyscy je uwielbiają. Chwila, mam nawet lepszy pomysł. Niespodzianka! Chyba naprawdę zwariowałaś. Mam zamiar zjeść te frytki. Daj mi spokój. Musi być jakiś sposób. Wiem! Potrzebuję tylko jednej rzeczy. Opakowania po frytkach. Te frytki z marchewki są znacznie zdrowsze. A teraz zamiana. Muszę być cicho. I już. Nawet się nie zorientował. Te frytki smakują jakoś dziwnie. A co tam? Wiedziałam, że zadziała. Należy mi się nagroda. Całkiem dobra. Czy ja czuję ciasto? Wow, wiedziałam, wygląda świetnie. Łapcie przy sobie. Nie, nie ruszysz tortu aż do urodzin. Musisz poczekać.
Oj, mamo. Bez dyskusji. Wstawiam je do lodówki. Tam będzie bezpieczne. Jestem śpiąca. Idę spać. Ale się wyspałam. Pora zjeść trochę tortu. Co za czekoladowa... kałuża? Co tu się stało? Istny koszmar. Tak długo na nie czekałam. A teraz nawet go nie zjem. Co się z nim stało? Lodówka była odłączona. Nic dziwnego, że się rozpuścił. Najgorsze urodziny ever. Dziś jest wyjątkowy dzień. Wszystkiego najlepszego. Abyś... O, rety. Co się stało z tortem? Nic nie rozumiem. Tak mi przykro, kochanie. Urodziny szlak trafił. Nie martw się, mamusia coś wymyśli. Zaraz, już wiem. To rozwiąże nasze problemy. Zaufaj mi. Co to takiego? Patrz uważnie. Wezmę małego flaminga, włożę do plastikowego jajka i pokryję drugą połówką. Teraz włożę do foremki i zamknę. Teraz włożę to do korpusu. Co się dzieje? Potrzebujemy czekolady. Roztopię ją suszarką do włosów. Tak wystarczy. Wcisnę do strzykawki. Ty to możesz zrobić, Cheryl. Wow, jakie ważne zadanie. Wstrzyknij czekoladę do foremki. O tak? Świetnie ci idzie. Wypełnia się czekoladą. Gotowe, mamo. A teraz kręcimy. Rozprowadzimy równo czekoladę. W głowie mi się kręci od patrzenia. Chyba możemy już wyjąć. Teraz wkładamy do zamrażarki. Czekolada musi stwardnieć. No to czekamy. Ale nie za długo. Nie mogę się doczekać. Chyba gotowe. Proszę bardzo. Wyjmij je z foremki. Wow, patrz, mamo. Czekoladowe jajo. Wow, niesamowite. Położę je z pozostałymi. Wszystkiego najlepszego, córeczko. Dzięki, mamo. Nawet fajne te moje urodziny. Spróbujmy po jajku. Czekałam, kiedy to powiesz. Moją dietę szlak trafił. Spójrz na moją lalkę, mamo. Aha, bardzo ładna. Ale nuda. Teraz pobawię się misiem. Jego też mam dość. Brum, brum. Chcę coś nowego. Coś się dzieje. Mamusia nie lubi hałasu. Nie da się ciebie jakoś wyłączyć? Dobrze, weź kluczyki. No już, śmiało. Wiedziałam, że się uda. To będzie świetna zabawa. Wow! Jaki lśniący. I cały mój. Nie mam nawet prawa jazdy. Zapnijcie pasy, będziemy gnać. Bezpieczeństwo. Ruszajmy. Wrum! Wow, jestem świetnym kierowcą. Bip, bip, z drogi śledzie. Bip, bip. Wow. Cześć, spójrz na moje auto. Jest wspaniałe. Wszystko w porządku? A, no tak. Rozumiem. Bardzo luksusowe auto. Chciałabym takie mieć. I co ja mam teraz zrobić? O, co to jest? Samochodzik? To mój szczęśliwy dzień. Dam go mojej Eni. Ale gdzie ma się nim bawić? Chyba mam pomysł. Połóżcie białą koszulkę na blacie. Narysujcie krzywą linię czarnym mazakiem. I tak przez całą długość koszulki. Dorysujcie drugą linię. To będzie droga. Teraz pasy drogowe. Jak skończycie, to pokolorujcie drogę. Ale nie zamalujcie białych pasów. Jak skończycie, powinno wyglądać tak. Pora włączyć silniki. Hej, Eni, mam coś dla ciebie. To nie wszystko. Wow, droga. To jest świetne. Brum, brum. Zupełnie jak masaż. Super zabawa, mamo. Mam najszybsze autko na świecie. Zobacz. A? Ups. Nic nie szkodzi. Trochę plecy mnie bolą. No dalej! Nie, nie, nie! Zastałam kogoś? Ktoś pukał do drzwi? Tato!
proszę otworzyć! Tato! Ktoś coś mówił? Pewnie mi się przesłyszało. No cóż, wracam do książki. Hej, wiem, że tam jesteście. Ej, no weźcie! Dobrze, otworzę. Nie spieszyłaś się. Nieważne. Dzień dobry. Mam dla ciebie świetną okazję. Rewolucyjną patelnię. Nie, dziękuję. A może ten cudowny odkurzacz? Dzięki niemu w domu nie zostanie ani ziarnko kurzu. Nie. Okej, lubię wyzwania. Wow, urządzenie do mycia. Będziesz mieć czysty nos i uszy. Proszę spróbować. Wow, dzięki. Bardzo fajne. Świetnie. A teraz należność. Dobrze, proszę bardzo. Ha? To jakiś żart? Hej, proszę nie zamykać! Muszę to wypróbować. Oby działało. Włączam. Łaskocze! Wspaniałe! Zaraz! Mam pomysł! Chodź tu, tato! O co chodzi? Nie ruszaj się! Co ty robisz? Zaufaj mi. To masz w uchu. Fuj! Ohyda! To prawdziwe zdjęcia? Niedobrze. Muszę iść. Ha! Niezłe jaja! Kurczę, szkolne przekąski są beznadziejne. Ble, nuda! Hej, a może zajrzymy do lodówki? Mama wciąż ją zapełnia. Widzisz? Rano na pewno tego nie było. Jemy. Ciekawe, ile tu będzie kawałków. Uważaj, dobrze? Łyżki gotowe. Ale uczta. Ach, najadła mi się dosyta, a ty? Zaraz, pod spodem jest karteczka. Tort dla mamy? Co my zrobiliśmy? Może upieczemy nowy? Czy pianki to dobry składnik? Tak, jeśli dodamy czekoladę. Ułóż kawałki czekolady w foremce. A na nich umieść warstwę dużych pianek. I na koniec wstaw naczynie do piekarnika. Do zobaczenia. Gdy pianki się zarumienią, to znak, że trzeba je wyjąć. Ostrożnie, gorące. Spójrz, jakie piękne. Mama będzie zachwycona. Właśnie wróciła. Cześć, słoneczko. Pamiętałeś, że mam urodziny. Proszę, weź to. Ale fajny pomysł. Krem z roztopionych pianek. Jaki lepiący i ciepły. Przypomina mi smak lata. Urocze. Dobre z ciebie dziecko, mój mały. Kocham cię. Uff. Tak! A teraz nasza kolej. Lemoniada, 5 centów. Sama wyciskałam cytryny. Polecam. Zapraszam tutaj. Wystarczy dla każdego. Wszyscy tacy spragnieni? Na zdrowie. Bardzo szybko wypili. Nie została ani kropla. I co ja będę sprzedawać? Co się stało? Zabrakło mi lemoniady. O, wielka szkoda. Może zrób inny napój, na przykład z tego arbuza. Wbij to narzędzie w skórkę. Potem wyciągnij. W arbuzie powstał mały otwór, widzisz? Teraz włóż to i wszystko gotowe. Pasuje idealnie. Wytnij nożem kwadrat z wierzchu. Włóż blender i zmiksuj, zmieniając miąższ w sok. To działa! A teraz najlepsza część. Poproszę kubeczek soku z arbuza. Bardzo orzeźwiający napój. Oto nagroda za ciężką pracę. Na koniec zmienimy napis. Proszę bardzo. Dobrze, zapraszam klientów. Wystarczy dla każdego.
Przyda mi się nowy kask. W sam raz. Mam cię! Dobry chwyt. Mało brakowało. Proszę bardzo. O, zobacz co mam. Urocza foremka z króliczkiem. Najpierw przygotuję jajko. Wbiję białko do jednej szklanki, a żółtko do drugiej. Potem roztrzepię. Foremkę ułożę na patelni. Białko wleję do foremki przy pomocy strzykawki. Nie będzie bałaganu. A drugą strzykawką wleję żółtko. To będą oczka. Chyba gotowe. Jajeczny króliś! O, fajny! Co to za jeden? O, to mi się przyda! Au! Może być! Wyciąłem w tym serduszko. Przytrzymam w miejscu widelcem i wleję białko. Otoczę nim tekturę. I usmażę. Teraz delikatnie wyjmę tekturę. I dodam żółtko. Też użyję strzykawki. To nie potrwa długo. Teraz zostawię. Chyba gotowe. Piękne! Ha, ha! Świetne! Brakuje tylko jednej rzeczy. Nie trzeba! I zatrzymaj swoje jajko, ale wciąż się przyjaźnimy. Żółwik? Ale się wygłupiłem. Gol! Tak, ale meczycho! Co to za hałasy? Czy mogłabym się choć trochę zdrzemnąć? Wow, podaj mu! Teraz! Dość tego! Pójdę tam i załatwię tę sprawę! Piłka! Powinnam była się domyślić! David! Cii. O, babcia, przepraszam, będę ciszej. Obyś, młodzieńcze. Jestem na to za stara. Na główkę! Strzał i gol! Hurra! Znów to samo. Ostrzegałam. Jest tylko jedno wyjście. Idę tam. Świetnie, mecz się nie skończył. Kiedy wejdziesz między wronę? Babciu? Lubisz sport? No pewnie. A do boju! Mam lepszy pomysł. Patrz, co tu jest. Super! Daj mi to! Wow, jakie fajne! Dwie rzeczy, które lubię. Słodycze i piłka. Zainteresował się. Teraz mogę działać. Nie zauważył. Powolutku. Niesamowite. Co za kształt. Może to wypróbować. No proszę, wcisnę guzik. I słodycze wypadają z piłki. Napastnik podnosi nogę. I bramka. Tłumy szaleją. Jakie to pyszne. Hurra! Chwileczkę. Gdzie mój laptop? Babci też nie ma. To bardzo dziwne. Co się dzieje? Ta mikrofalówka sporo przeszła. Kiedy ją ostatnio czyściliśmy? Fuj, jaka obleśna. Czekaj, mam pomysł. Wezmę tę lalkę. Zdejmę jej włosy, wleję trochę wody i odłożę jej włosy. Teraz trzeba ją włożyć do mikrofalówki. Włączę i lalka zrobi swoje. Co za widok! Chyba gotowe. Teraz wystarczy powycierać. Cały brud łatwo schodzi. Widzisz? Co za różnica! To przydatne! A co ty masz? Czekaj! Cześć, mamo! Nie zwracaj na mnie uwagi! Przestań bałaganić! Ale że co? David? Ani mi się wasz! Przestań! No to patrz! To zaraz spadnie! Ups! Dość tego! Po co te nerwy? Muszę lecieć! David! Zrobiłeś tam niezły syf! Wow, jaka wściekła! Nie do wiary! Mam sobie iść? Spójrz na mikrofalówkę! Możesz wyczyścić?
Proszę! Dobrze, ale tylko raz. Wow! O, lśni jak nowa. Świetnie. Proszę, kochanie. A teraz do sprzątania. Oj, jaka szkoda. Okej, warto było.